Od kilku lat doda, 35L. Stara się ograniczać wysokoprocentowe trunki, gdyż twierdzi, że negatywnie wpływają na jej zdrowie. Co dokładnie ma na myśli piosenkarka. W, w przeszłości doda lubiła rokandrolowe życie, sprawdź, w którym nie stroniła od alkoholu i papierosów. Momentem. Przełomowym był czas, kiedy poczuła że jej głos zmienia się pod wpływem imprezowego stylu życia. Reklama wówczas postanowiła rzucić palenie i odstawić alkohol. Obecnie artystka zdrowo się odżywia. Jak wielokrotnie podkreśla, stara się dbać o formę poprzeć ćwiczenia, a także zrezygnowała z jedzenia mięsa. Glutenu i słodyczy. Teraz stara się przekonać fanów do tego, by wyeliminowali ze swojego życia alkohol. Kochani, wiecie co? Odkąd piję alkohol bardzo incydentalnie, to te niedobory alkoholu w moim organizmie, o ile w ogóle istnieje taki termin, spowodowały jakąś dziką stymulację intelektualną. Która zaobfitowała błyskotliwość, dobrą pamięć, lotność. Naprawdę polecam Wam wszystkim odstawić alkohol, albo chociaż zrobić taki eksperyment i zaskoczyć siebie samych, a przynajmniej należy to zrobić w imię naszych, szarych komórek, poradziła fanom Doda. Faktycznie, czas działa na korzyść piosenkarki. Doda wciąż zachwyca formą i urodą. Myślicie, że rzeczywiście odstawienie alkoholu może przyczynić się do polepszenia urody i kondycji? Zobacz więcej materiałów w wideo.